Cześć Boże, ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winica od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Być może pamiętasz niebieski kolor okładki, książeczki, praktyczny kurs modlitwy. Ten nakład jest już dawno wyczerpany. Mamy teraz drugie wydanie tej książeczki, poszerzone i to dość istotnie. Wygląda to w tym momencie w ten sposób. Jest to książeczka, która okazała się w praktyce bestsellerem. Naprawdę nie potrafię powiedzieć... Ile dziesiąt tysięcy tych książeczek wydrukowaliśmy i sprzedaliśmy. Tym samym udowadniając, że jest to książeczka, która naprawdę jest potrzebna i ma, mam nadzieję, jeszcze swoją przyszłość. Jest to książeczka, która uczy modlitwy. Nie tyle podaje te modlitwy, nie tyle wskazuje jakieś teksty modlitewne. Ale pokazuje, jak zagospodarować 10, 15, 20 minut swojego osobistego czasu na modlitwę z Pismem Świętym w ręku. Jak w czasie takiej modlitwy usłyszeć Boga, który to element modlitwy jest najbardziej zaniedbywanym elementem modlitwy w ogóle. W czasie modlitwy najczęściej ludzie mówią, 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 mówią. A kiedy słyszą o tym, że mają słuchać Pana Boga, są tym najwyraźniej zdziwieni. Nie, istotą modlitwy jest rozmowa człowieka z Bogiem. A skoro człowiek ma dwoje uszy, jeden język, to prawdopodobnie jest to podpowiedź proporcji, w jakich mamy słuchać Pana Boga, a w jakich mamy mówić. Książeczka jest bardzo skromna. Kolorowa okładka, 48 czarno-białych stron. W środku oferujemy ją nade wszystko w pakietach. Jak ktoś się uprze, niech kupuje pojedyncze egzemplarze, ale przede wszystkim kierujemy naszą ofertę do tych, którzy chcą być pewnymi apostołami modlitwy. Chcą za pośrednictwem tej książeczki uczyć, edukować innych, zachęcając ich do modlitwy i dając taki bardzo praktyczny podręcznik. Dlatego oferujemy pakiety. 10 egzemplarzy, ale bardziej korzystne cenowo to jest zakup praktycznego kursu modlitwy w pakiecie 50 egzemplarzy. Na takim kartoniku mamy dwa razy po 25, w gumkach, recepturkach, wszystko zafoliowane i stanowi taką poręczną cegłę. Praktyczny kurs modlitwy. Na różne okazje i bez okazji. Dla parafian, dla uczniów, dla członków rozmaitych wspólnot zapraszam i zachęcam.